Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Pod koniec roku 2017 nagrałem film pod tytułem Najlepszy laptop do 1000 zł i wasz odzew był bardzo duży. I film do dzisiaj się klika i często zadajecie mi na fanpage'u pytania, czy dalej opłaca się kupić ThinkPada X230. Otóż prawda wygląda w ten sposób, że ThinkPada X230 możemy kupić już blisko za 500 zł, więc rodzi się pytanie. Jaki jest najlepszy laptop za 1000 zł w roku 2019? I oczywiście będzie tutaj mowa o laptopie używanym. Nie ma szans, żeby kupić dobrego, nowego laptopa za 1000 zł. To jest po prostu niewykonalne. Więc jeżeli szukasz laptopa z nastawieniem, że potrzebujesz go do przeglądania internetu, jakiejś lekkiej pracy, programowania lub nauki, no to myślę, będzie to wybór bardzo w porządku. No a do tego, jeżeli chciałbyś też w przerwach sobie na tym laptopie pograć, no to również da się to zrobić. Zanim ruszymy do boju, chciałbym powiedzieć, że ten materiał podzielę sobie na takie trzy części. W pierwszej części omówię laptopa ThinkPad T450, głównie pod kątem hardware'owym, gdzie to opowiem wam, na co zwracać uwagę. W drugiej części opowiem wam nieco o wydajności w grach i programach, a w trzeciej części opowiem wam o innych laptopach, które brałem pod uwagę, wybierając komputer do tego odcinka. Tak więc wybór padł na ThinkPada T450. Ma i piątkę piątej generacji. W moim konkretnie modelu jest to model 5300U. Mamy tutaj do dyspozycji 8 GB RAM-u, 240 GB dysk SSD. Mamy zintegrowany układ graficzny Intel HD 5550. Do tego laptop jest wyposażony w matrycę o przekątnej 14 cali i co fajne, nie ma całkowicie dziadowskiej rozdzielczości, ponieważ ma rozdzielczość 1600x900. I jasne, nie jest to jakaś super wysoka rozdzielczość, ale w tym przedziale cenowym często trafia się rozdzielczość o wiele niższa. Na plus również także to, że w tym konkretnie moim egzemplarzu jest ekran dotykowy. Oczywiście nie jest to jakiś killer feature, ale lepiej mieć niż nie mieć. Co bardzo fajne w ThinkPadach to to, że te laptopy można bez problemu rozebrać i ulepszać. Tak na przykład w tym modelu, żeby go rozebrać, wystarczy odkręcić 8 śrubek na spodzie, odczepić parę zaczepów i voilà, mamy dostęp praktycznie do całego laptopa. Laptop przyjmuje dwie kości pamięci DDR3. Warto tutaj nadmienić, że laptop obsługuje maksymalnie do 16 GB pamięci. Mamy oczywiście złącze SATA na dysk 2,5-calowy, a także, co myślę dość istotne, mamy tutaj dwa złącza M.2, z czego należy nadmienić, że jedno złącze jest zarezerwowane na kartę Wi-Fi, którą, co fajne, można też wymienić, ponieważ nie ma tutaj blokady wymiany karty Wi-Fi, oraz drugi slot, w zależności, może być on wypełniony modemem, bądź też możemy wsadzić dysk SSD pod złącze M.2. I tutaj mały disclaimer, nie mogłem znaleźć w internecie informacji, czy to złącze M.2 obsługuje protokół NVMe, więc jeżeli ktoś z was ma taką informację, czy ten dysk NVMe zadziała, proszę dajcie mi znać. Jeżeli chodzi o porty, jest bardzo dobrze. Mamy tutaj złącze do ładowania, USB 3.0, mini DisplayPort, kolejne USB oraz slot na smart karta. Po prawej stronie laptopa znajduje się VGA, Ethernet, kolejne USB, slot na kartę SIM, slot na kartę SD oraz jack słuchawkowy, który również może pełnić funkcję mikrofonu. Co w ThinkPadach wypada zawsze bardzo dobrze, to klawiatura, która ma naprawdę przyjemny skok. I każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z ThinkPadem, powie wam, że klawiatura w tych maszynach jest naprawdę zarąbista. Jest duży skok, układ jest świetny, bez problemu trafia się w klawisze. Mamy do dyspozycji także TrackPointa, który służy nam jako urządzenie wskazujące,
Oraz w tym modelu mamy także całkiem spory touchpad, który obsługuje gesty multidotykowe. Z ciekawych rzeczy laptop posiada także dwie baterie. I założenie tego pomysłu jest takie, że gdyby wasza główna bateria już wam padła, laptop jeszcze chwileczkę będzie podtrzymany z baterii wbudowanej, a wy w tym czasie możecie podmienić tą baterię, która się wyczerpała, na taką, która będzie naładowana. W praktyce myślę, że niewiele osób będzie z tego korzystać. Dodatkowym plusem jest także złącze, które znajduje się na spodzie laptopa, dzięki któremu możemy go podłączyć do stacji dokującej. Taka stacja kosztuje około 90 zł. Wrzucamy ThinkPada na taką stację i możemy mieć go od razu podłączonego do monitora, naszej klawiatury, myszki i głośników. Zanim przejdziemy do wydajności w grach i programach, chciałbym bardzo serdecznie podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka, ponieważ bez nich nie mógłbym zakupić tego laptopa do testu. PDF Element to bardzo fajny program do edycji dokumentów. Jeżeli jesteś na przykład studentem i robisz na wykładach notatki, to dzięki temu programowi możesz sprawić, że będą one bardziej czytelne. Możemy sobie dodawać takie chmurki, strzałki i inne pierdołki. Możemy także pisać po tym dokumencie. Bardzo ciekawa jest funkcja rozpoznawania tekstu, dzięki której możemy edytować na przykład rzeczy, które zeskanowaliśmy, albo inne dokumenty PDF, których normalnie nie moglibyśmy edytować. W skończonej edycji możemy je sobie potem wyeksportować na przykład do Office'a Microsoftu. A jak ktoś z was tworzy dokument, który ma w sobie jakieś wrażliwe dane, możemy go także zaszyfrować, tak aby mieć pewność, że nikt niepożądany nie otworzy tego dokumentu. PDF Element jest tańszy niż Adobe Reader, no i akurat jest na przecenie 50%. Luknijcie sobie na link w opisie. Okej, lećmy dalej z programami. Przeglądanie internetu na tym laptopie naprawdę należy do przyjemności i nie ma tutaj w ogóle żadnego problemu z wczytywaniem się stron. Wszystko działa w miarę szybko i nie zauważyłem jakichś znaczących spowolnień. Nawet cięższe strony takie jak Facebook działają bardzo w porządku. Postanowiłem laptopa stestować także w Cinebenchu i tutaj uzyskuje on ilość punktów w wysokości 268. I okej, może nie brzmi to dość imponująco, ale pamiętajmy o tym, że to jest laptop, który służy głównie do pracy i w codziennym użytkowaniu jest to jak najbardziej spoko wartość. Ba, jest to nawet o tyle spoko wartość, że byłem bez problemu w stanie zmontować poprzedni film o Power Macu na tej maszynie. A korzystałem tutaj z programu DaVinci Resolve, który jest dość ciężki, no i pracowało mi się w nim bardzo dobrze. Oczywiście czasami gdzieś tam jakaś jedna lub druga klatka się zgubiła, ale generalnie rzecz biorąc, filmy odtwarzały się bardzo płynnie, nawet na linii czasów, więc jeżeli ktoś z was chciałby montować filmy w Full HD na tym laptopie, na pewno da się to zrobić. Wiem, że ten laptop nie służy do gier, ale pomyślałem, że stestuję również parę cięższych tytułów. Na pierwszy rzut idzie Fortnite. I o ile w przypadku ThinkPada X230 mogliśmy pomarzyć, żeby w ogóle Fortnite nam działał w jakimś przyzwoitym klatkarzu, tutaj przy ekstremalnie najniższych ustawieniach jesteśmy w stanie uzyskać stabilną ilość klatek w wysokości 30. I okej, ja wiem, że to nie jest jakoś super dużo, ale gdybyście awaryjnie chcieli pograć na tym laptopie w Fortnite'a, da się to zrobić. Co potwierdza chociażby nawet to, że byłem w stanie zaciukać parę osób. Można by oczywiście wyciągnąć jeszcze więcej klatek z Fortnite'a, gdybyście się chcieli pobawić plikami konfiguracyjnymi. Wytaczając dalej ciężką artylerię, pomyślałem, że stestujemy GTA V. I znowu, tak samo w przypadku ThinkPada X230, GTA V zawsze crashowało mi się przy uruchomieniu. Tutaj działa ono. Ale czy działa, to znaczy, że dobrze działa? Postawmy sprawę jasno. GTA V działa tutaj naprawdę słabo, ale jeżeli macie tego laptopa jako, powiedzmy, drugi komputer obok stacjonarnego i czasami na wyjeździe chcielibyście pograć w GTA V, przy bólach, ale dałoby się to zrobić. Lecąc dalej, stestowałem Skyrima i tutaj na rozdzielczości 720p wyciąga on spokojnie powyżej 40 klatek, więc Skyrim jest jak najbardziej grywalny i bardzo przyjemny. Zgodnie z waszymi prośbami dorzuciłem tutaj parę gier, które nie są mega wymagające, ale jednak są dalej dość popularne. Jedną z takich gier jest League of Legends, które na ustawieniach średnich przy natywnej rozdzielczości osiąga spokojnie 60 klatek, co może posłużyć do komfortowej rozgrywki. Jednak jeżeli komuś z was klatek byłoby za mało, zawsze można obniżyć detale, no i wtedy klatek będzie jeszcze więcej.
Na sam koniec również bonusowo dorzuciłem tutaj Counter-Strike'a Global Offensive. Co do życia na baterii, jesteśmy w stanie osiągnąć na tym laptopie 5 godzin, jeżeli nie robimy jakichś ciężkich czynności. Powiedzmy takie normalne pokroju edycji dokumentów, czy przeglądania internetu. Oczywiście, gdy laptop jest w stanie spoczynku, zgłasza nam, że nawet więcej będzie w stanie wyciągnąć, jednak, tak jak mówię, dla mnie taki realny czas pracy na baterii w tym urządzeniu to jest tak powiedzmy 5 godzin. Co jak najbardziej w porządku. Brałem również inne laptopy pod uwagę podczas wyboru ich do tego materiału i mój wybór najpierw padł na ThinkPada X250, który jest no niejako bezpośrednim następcą ThinkPada X230, nie licząc fatalnego X240. I nie wybrałem tego laptopa z dwóch powodów. Po pierwsze, ten laptop posiada tylko jeden slot na RAM, więc możemy zapomnieć o konfiguracji Dual Channel, no i do tego upgrade pamięci RAM jest wtedy troszeczkę bardziej bolesny. Dodatkowo mamy do dyspozycji również mniej portów oraz niższą rozdzielczość. A że zasadniczo T450 waży tyle co X230, no to pomyślałem, że to może być naprawdę lepsza opcja. Brałem również pod uwagę tego Della. Ma on praktycznie taką samą specyfikację jak ten ThinkPad, jednakże nie ma on przykładowo tak wysokiej rozdzielczości ekranu i także ten ekran nie jest dotykowy. Jeżeli ktoś z Was zastanawia się pomiędzy ThinkPadem X250 bądź tym Dellem, no to są to sprzęty bardzo podobne i myślę, że można z grubsza założyć, że różnią się praktycznie tylko obudową. Dell również bardzo łatwo się modernizuje, więc myślę, że jest to jak najbardziej na plus. Ta trójka wydała mi się najciekawsza, no i z tej trójki postanowiłem wybrać T450, ponieważ ogólnie rzecz biorąc wydał mi się po prostu najlepszy. Moi drodzy, ale jestem ciekawy, jakie wy macie piki do 1000 zł. Nie zapomnijcie dać znać w komentarzach. To tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał wam się podobał, mam nadzieję, że komuś pomogłem rozwiać wątpliwości bądź zaciekawiłem i będziecie się rozglądać za takim modelem, więc no cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam powodzenia w polowaniu na używane laptopy. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych filmach i materiałach. Na razie, BIOS.